Jak zwiększyć zasięg Flippera nawet 100-krotnie? Zapraszam do materiału. To jest moduł C1101, który po podłączeniu do Flippera umożliwia podpięcie mocniejszej anteny. Podpina się go według tego schematu. Najprościej jest to zrobić za pomocą takich przewodów połączeniowych. Aby ten moduł działał, musicie mieć wgrany system Unleashed. Zobaczcie ten materiał, jeśli nie wiecie, jak go zainstalować. Tam pokazuję, jak to szybko zrobić. Oczywiście możecie tego typu moduł podłączyć przy pomocy płytek prototypowych, ale szybciej i prościej dla osoby początkującej jest to zrobić przy pomocy tych przewodów. Taki protip: jeśli już połączycie wszystko, to możecie tak jak ja tutaj taśmą izolacyjną zakleić końcówki, czy jakąkolwiek w sumie taśmą. Dzięki temu kolejny raz podłączenie będzie o wiele szybsze. Po podłączeniu modułu trzeba wejść do ustawień sub GHz i przełączyć się na moduł zewnętrzny. No i już możemy łapać sygnały w okolicy. Nawet na tej małej antence sprawdza się to bardzo dobrze. U mnie nawet łapie jakąś stację pogodową z okolicy. Gdzie kupić taki moduł? No i nie ukrywajmy, najtaniej pewnie Was wyjdzie sprowadzenie sobie takiego z AliExpress. Jeżeli natomiast chcecie nas wesprzeć, to u nas na sklepie Subsan znajdziecie taki moduł razem z zestawem anten i przewodów połączeniowych, czyli w sumie to wszystko, co widzieliście na tym materiale. W zestawie jest ta malutka antena oraz ta ogromna, która ma 9 dBi oraz podstawka magnetyczna, którą możecie przyczepić na przykład do dachu samochodu. Zapraszam Cię do subskrypcji i daj like, jeśli materiał Ci się spodobał. Pozdro!